Siema, finalnie wystartowała Arena Breakout. Od teraz już gra działa tak jakby oficjalnie. Można powiedzieć, że to była premiera, już nie będzie żadnego wipa, więc można grać już spokojnie. Ewentualnie teraz będą update'y z contentem, z nowymi mapami, nowymi brońmi i tak dalej. Pewnie będziemy powoli nadganiać mobilną wersję. Na mobilnej wersji jest dużo więcej map. Tutaj aktualnie w tej wersji dostaliśmy 3 mapy. Farma, Wally i trzecia to chyba było Armory? Albo port, nie pamiętam teraz. Dobra, ja tu sobie posprzedałem jakieś itemki. Ja już coś sobie zagrałem, kilka giereczek. Micro SMG jakieś dostałem, okej. Okay. Market mail, itemki mi się sprzedały jakieś. No i tak, na start dostajemy 1,8 kk hajsu. Oprócz tego są jeszcze jakieś coiny i bonsy. No i jak wygląda system monetyzacji? System monetyzacji wygląda tak, że możemy sobie kupić tutaj bezpośrednio hajs. Za 10 tysięcy bonców mamy 10 milionów. 500 bonców to jest 500 tysięcy. Czyli 100 bonców to jest 100 tysięcy. Tak, tak. I teraz tak. 10 tysięcy bonców to jest 10 milionów hajsu. A 10 tysięcy bonców to jest 400 zł. Ja mam być 4, no to jest rzecz, która najmniej mi się podoba. No bo możesz sobie bezpośrednio hajs kupować, nie? Tak jakby klikasz plusik i sobie ładujesz tutaj koeny, za które kupujesz wszystko inne. Itemy i tak dalej. Oprócz tego mamy premkę. Tylko nie wiem jak w nią wejść, sekunda. Gdzie to jest jakiś sklepik, store. Mamy premkę, możemy być elit. Kosztuje to 500 bonców, czyli tutaj 20 zł miesięcznie. I za to dostajemy 150 miejsca w staszu, 150 gridów. Weekly market limit zwiększony o 300. I jednocześnie możemy 8 więcej ofert na markecie wystawić. No, na początku dostajemy chyba 2 dni testowo. Za friko i to dodatkowe miejsce wygląda tak, że to mamy tutaj, o, tutaj Elite Storage 150 na 150 i to jest jakby odtąd aż do dołu to jest dodatkowe miejsce z tej właśnie premki. Co tu jeszcze dostałem? Ammo Choice, to whatever. Czyli tak, mamy premkę, która nam zwiększa miejsce w staszu. Weekly Marketplace. I maksymalną ilość ofert i to kosztuje 20 zł miesięcznie. Mamy case'y, czyli skrzynki, tak zwane secure boxy, czyli po prostu jak tam schowam jakiś item, użemy, to nadal go wynosimy. To są itemy, to jest skrzynka, z której itemów nie tracimy jak padamy. I tak, mamy dwie skrzynki, mamy 2x2 i 3x2. Pierwsza kosztuje 500, czyli kolejne 20 zł. A druga kosztuje 1000, 1000 to mamy 40 zł. Czyli jakbyśmy chcieli tą skrzynkę najdroższą plus elitkę, czyli tu premkę, mamy 60 zł miesięcznie. 60 zł miesięcznie za granie w gierkę. Jeżeli gramy tylko w tę grę, to spoko. No bo wydaje mi się, że no... Jak kupujemy jakąś nową grę, to teraz gry kosztują w granicach 200, 300, 400 nawet złotych. Więc takie 60 zł miesięcznie nie wydaje się jakąś mega dużą kwotą. Tak szczerze mówiąc. No tu jeszcze mamy. Tu mamy to elitę, tu mamy case'y, tu mamy bundle z gotówką. To whatever, ja nie zamierzam kupować gotówki, no bo na dobrą sprawę, po co mi gotówka w grze, której celem jest zbieranie tej gotówki. Co tu jest? Communicator raz 10. Można wysłać wiadomość na World Chacie. Czyli po prostu tutaj możemy na World Chacie sobie wysłać wiadomość. Tak, 20 wiadomości mamy daily za friko. I można... No jest, akurat jest bez sensu, nie wiem. To jest chyba najgłupsza opcja monetyzacji gry. Płacenie za wiadomości na World Chacie, ok?
I dodatkowo mamy keychain za 1600. Standardowo oczywiście na 30 dni. Keychain dostajemy za darmo. On jest chyba na zawsze i mamy 1 na 3, a ten za 1500 to jest taki o. I to jest po prostu miejscówka do trzymania kluczy, nie? To większy dostajemy, 2 na 3 dostajemy z misji, a 3 na 5 możemy sobie kupić za 1600 miesięcznie, to mamy... No, musielibyśmy kupić te 3, czyli mamy jakieś 60, nie wiem, 3-4 złote. Jakbyśmy chcieli jeszcze tego keychaina kupić, no to już mamy 120 zł. A ten keychain to akurat, powiedzmy, że jakby no najmniej ważna sprawa, nie? Oprócz tego, no to co, jak ktoś grał w beta arenki, to tutaj za wiele się nie zmieniło. Ubieramy się, cyk, możemy broń modyfikować. Jeżeli chodzi o mapy, mamy farmę, o, mamy Wally. I trzecią mapą, którą dali teraz w tych testach, to jest Armory. I ona jest, no zobaczymy. Oprócz tego jeszcze na mobilce jest chyba łącznie 7 map. Na mobilce jeszcze mamy tak, Nordridge, TV Station, Ort i chyba jeszcze jakaś, ale już nie pamiętam jaka dokładnie to była mapa. Oczywiście tu na mapach mamy hotspoty, czyli motel i stables na farmie. Mamy questy, czyli jest więcej questów niż w becie. Nie wiem. W becie było chyba około 40 questów, jeżeli dobrze pamiętam. Co tu mamy dodatkowo? Mamy jakieś dodatkowe nagrody. Tutaj check-in week. Czyli po prostu musimy to, mamy na to 14 dni i tutaj mamy 7 dni login, 3 dni login, 2 dni login i tak dalej. Po prostu 7 dni musimy się logować i dostajemy, nie wiem, 80k, tutaj dostajemy case'a na 3 dni. I tu mamy jeszcze challenge, gdzie musimy robić różne rzeczy, nie? Na przykład wejść na Wally na raid, wbić trzeci level i tak dalej. Za różne rzeczy dostajemy też różne nagrody i tutaj też mamy 7 dni. I dziennie kolejne questy się odblokowują. No i dzięki temu kolejne nagrody się odblokowują. Są też Twitch dropy, dzięki któremu możemy zdobyć dodatkową gotówkę, ewentualnie itemy. No Marketplace, jak Marketplace, się nic nie zmieniło. Mamy 800 ofert tygodniowo do wystawienia. I co jest ciekawe, niby zaczęliśmy już jakiś tam sezon, ale nie ma jeszcze leaderboardów i chyba jeszcze nie mam rankedów. To jest giga dziwne, bo myślałem, że już będą rankedy i rangi, bo na mobilce normalnie są rankedy, rangi i tak dalej. Tutaj tego nie ma jeszcze. Szkoda. No i oczywiście mamy nadal 3 tryby. Lockdown Zone oraz Forbidden Zone. No i tak to póki co wygląda, chyba wszystko powiedziałem. Trzeba grać, wbijać levele. Co tu mam? O, to dziadostwo. Title dostałem. Banner. Syk. Aha, player level to low. Avatar frame, change name. No, i tak to wygląda. Moje value to są 3 miliony. A ty, a są tu rangi, unranked. Na 10 levelu się odblokowuje, dobra, to trzeba grać, bić 10 level i zobaczyć, czy są te rankedy rzeczywiście. Dobra, także póki co tyle, widzimy się kolejnym razem na giereczkach, robieniu questów i wbijaniu 10 levela. Elo!